Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. Oczywiście w dodatku Shadow of the Erdtree. No i cóż, ponownie, cóż. Jesteśmy przy drzwiach, które prawdopodobnie będziemy otworzyć, mogli naszą kluczą do magazynu i nawet trafiłem. Strzelałem po prostu. Nie miałem pojęcia, które to będą ostatecznie i... Kolejne jakieś drzwi, ale tam za chwilę, bo tutaj... Kogoś albo coś... Co? Tak... Ciekawe miejsce. Set aflame, our tower by thy kind, veiled in shadow. Thou camest, robbing us of all, spoiling all. Have ye not basked in these deeds long enough? Listen, progeny of the Wantum's trumpet. Mocne słowa. Thou shalt have thy recompense. The sacred beast shall unleash its ire. Till then, with this old hag, do what thou wilt, for all the good it'll do thee in the end. For what reason dost thou falter, villain? Enact thy sordid work with fullest pride, else tuck away thy tail and leave for good. Loathsome issue of the rotten strumpet. Bardzo mocne słowa, no ale cóż, nic z tym chyba nie zrobimy na razie, więc nie było tu znaleźć jakiegoś szkoda. Zostawmy ją. Może sam ze sobą. Zobaczmy dokąd, że to może prowadzić. Donikąd? Serio? Co ja tu mam robić? Tylko coś musi być, nie może tak być do końca, że tutaj nic nie ma. Proszę mnie bardzo, naprawdę, musi gdzieś być jakieś przejście dalsze. O tych terenach chodziliśmy ostatnio i... No, nie wiem, czy jest tutaj jakiekolwiek coś więcej do zrobienia. W sensie, może są jeszcze jakieś drzwi gdzieś, które bym mógł ruszyć i tym podobne. W każdym razie jesteśmy przy miejscu łaskim, dosłownie obok którego przed chwilą byłem. Proszę, tak. I teraz idziemy... To i chyba to było tak tutaj, dokładnie. Jesteśmy znowu w tamtym miejscu. Ale no, tak czy inaczej. No... Trochę jestem zagubiony, nie będę ukrywał. Gdzieś coś musi być więcej w tej lokacji. Pytanie tylko gdzie i co? Ale tak, tutaj mam jakieś miejsce łaski o nazwie Loch Belurat. Mogę je zobaczyć. Szczerze go nie kojarzę. Co to za... A, dobra, nie było tematu. To jest co od słoi. Teraz mam te słoje w podziemie. Ciągle zapominam zrobić. Nie wiem, proszę się przejmować. Tutaj kiedyś na pewno wrócę. Ja tylko jakoś tak... Powiedzmy, że no... No... Zazwyczaj jestem zajęty jakimiś innymi sprawami. Ciężko mi znaleźć to... Tę krótką chwilę, żeby się tym zająć, więc tak, tutaj nic nie ma, tu... Też nie wiem, czy coś jest. Ciekawe, co takie nieprzyjemne. No ale tak... Musi tu być coś więcej, naprawdę nie pozwolę sobie powiedzieć, że tutaj nic więcej nie ma. Chwila, Belura to sobie przywierzy. Okej. Okay. I była ta winda, którą ostatnio odkryliśmy. Tam było coś więcej, czy nie? W sumie, bo już nie pamiętam. Tak czy inaczej, warto to będzie sprawdzić. I miejmy nadzieję, że będzie, bo jeśli nie, to ja już się totalnie złamię. Po prostu, no nie wiem już co dalej.
A, dobra, jest przejście. Po tych dachach na pewno nie chodziłem. I znowu skorpiono pająki. Nie lubię dziadów. Nie są jakoś szczególnie groźne, ale po prostu ich nie lubię. Ale w ogóle wygląda jak miejsce, w którym mnie nie było, a jednak musiało być, żeby tą windę aktywować jakoś. Dobra, tak czy inaczej, nie przyjmuj się tym teraz. Chociaż okej, ja pewnie przylazłem. Skąd ja w sobie przylazłem? To jest dobre pytanie. Tutaj gdzieś coś nie... To jest takie dziwne. Może z-za tych gruzów? Też nie? A, dobra, nieważne. Nieważne, skąd tutaj przybyłem. Ostatnio... Aha, jasne. Jasne, że musi tu być też mamusia, skoro maluchy były. No to przygotujmy się trochę solidniej. I próbujmy nie dać się ubić. Co raczej trudniej będzie, bo to nie są coś wyjątkowo trudni przeciwnicy. Powiedziałem to dostając plec staba od drugiego, bo oczywiście nie mógł być tylko jeden. Ale tak, zobaczmy co to w ogóle jest za jakieś coś, zanim padnę. Bo może to być coś ciekawego? Kościanek. Nie wiem, czy mogę to nazwać ciekawym. Na pewno jest to coś innego. Teraz tak, wyżej już się nie dostanę. Z to miejsce można powiedzieć, że już zwiedziłem. Pozostaje mi tylko... O, zwiać. Oczywiście wiem, że one... A nie, one nie mogą przejść. Ciekawe. No dobra. Czyli ten segment został przeze mnie pozwiedzany. Okej, chyba tady musiałem przyjść. Tak, definitywnie, bo tu byłem. Czyli idziemy przez dachy teraz. Są tutaj te takie... ptaki. Nie powiedziałbym, żebym je lubił. Ale na szczęście, podobnie jak wiele tutaj oponentów spotkanych, są dosyć prości. Więc definitywnie... jest lokacja bardziej dostosowana do moich możliwości niż... ta, w której ostatnio byłem. I dobra, podleczymy się trochę tym. Niestety nie mam za bardzo niczego, co by mogło mi truciznę zniwelować całkowicie, więc muszę się bawić w takie głupie rzeczy, jak zarzucanie leczenia, żeby wytrzymać. Ale spokojnie, nawet z tym powinniśmy dać radę. Papa! Nikt nie przyleczył zaraz z powrotem, to papa. Dobra, skoro tam tego się pozbyliśmy, to znowu wielkie leczenie. Razy jeden. I papa. Co my tu mamy? Kamień Kowalski 2. Oj, groty, wiesz, jak mi wynagrodzić za moje zmagania. Okej. Jest tu gdzieś jakiś... ktoś, kto na mnie jakieś pułapki zostawia. Czyżby ty? Banem na głowie? Trochę czcigodnego ducha, więc już jest profit. Złoty róg. Nie powiedziałbym, że profit, ale... nadal fajnie, że znaleźliśmy. I mamy do czynienia znowu z nim. Jak ja go lubię, po prostu. Ja tak poważnie, nie wiem czemu, ale... chwila tym walczy czymś innym niż tamten, którego spotkałem poprzednio. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Bo mogę właśnie... ach, nie dacie rady. No cóż, tak czy inaczej mogę tutaj teraz przeszarżować, wiem dokąd iść, więc spotkamy się za chwilę, jak już, no, wrócę do tego miejsca. Oszczędzę wam czasu, bo chciałbym jak najwięcej pokazać. 12 seconds later. No dobra, prawie już jestem na miejscu, ale chciałbym wam pokazać jedną rzecz też, którą zmieniłem, zanim tam dotrzemy tak do końca. Zobaczcie sobie, taki oto popiół wojny nałożyłem teraz na damę. Bo już tak mamy znowu złotą przysięgę, czy jak to się nazywało, w formie zwykłego zaklęcia, to stwierdziłem, no, wstawię coś innego, żeby mieć bardziej, no, okazję do używania tego. Stwierdziłem, że coś takiego będzie właśnie dobrym wyborem i proszę, no, mamy takie proste opcje sobie teraz szczylonia błyskawicami.
Nie bije to najwięcej, ale też nie bije najmniej. I tak, no, jesteśmy znowu przy tym wojaku. Oczywiście pewnie zanim się nauczę jego ruchów, to minie dłuższa chwila. Ale ponownie powtórzę to, co powtarzam cały czas. To, że ja nie umiem, nie oznacza, że to nie jest miejsce dostosowane do poziomu, na którym jestem. W ogóle strasznie są mobilni. Jak na kogoś odzianego w taką zbroję i machającego go takim sporym mieczem. Gorzej, tylko że no, ja sobie nic nie zrobię, bo ja się próbuję podleczyć, czy cokolwiek zrobić, to on już zaraz do mnie przyłazi. A jeszcze tego brakowało, żeby ten cienisty wieśniak tutaj dołączył, no. Proszę, dajcie mi chwilę wytchnienia. Okej, przyszedłeś tutaj za mną? Świetnie. Czekaj, może ktoś proszę mi wytłumaczyć, jakim cudem z obiektywnie gorszą rzeczą, jaką jest ogień krwisty, bije więcej niż z błyskawicami. No i wciąż jeszcze zginę w takim miejscu, gdzie to nawet nie wiem w sumie, gdzie jest. Okej, dobra, czyli zginę, bo nie mogę nawet uciec teraz od niego. No, świetnie. Będę musiał teraz tutaj wracać po to wszystko. Ale no, pokazuję to tylko, jak bardzo nadal nie umiem. No to do usłyszenia za chwilę. Ponownie. A few moments later. Okej, wróciłem i powiem tak, jeden z ptaków spadł z wieży. Chciałem go ubić, więc... Znalazłem takie miejsce i w sumie nie jestem pewien, gdzie to jest. Chyba tu... No dobra, stąd przyszliśmy. Teraz już... Tak, już pamiętam. Jestem jakiś taki naprawdę nieogarnięty. Nie pamiętam, skąd przybyłem, co robiłem. Ale dobra. Przynajmniej teraz już mam pewność, skąd ja żem przybył finalnie. Chyba. Tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, skupmy się teraz na tym, co istotniejsze, czyli na ubiciu tego dziada tutaj. A potem na odzyskaniu runów. Chociaż często powtarzam, nieważne, nie musimy odzyskać, dam radę. Jednak fajnie byłoby ich nie tracić. Teraz tak. Wiem, że stąd przybyłem. Ale niestety muszę tam zaskoczyć, bo tam gdzieś one właśnie są. Skoro już tam idziemy, zarzućmy błyskawice, bo nadal wydają się być sensowniejsze. I spróbujmy wyeliminować chociaż część tych dziadów na odległość. Bo czym będzie? Okej. Nie dałem rady. Teraz dam radę ich wyeliminować, a no dam radę. Runy odzyskane. Ale jest ich tutaj trochę więcej, więc... Ja, jak już tutaj musiałem iść, to zobaczmy wszystko, co tu się skrywa. Czemu by nie? Poza tym, że więcej tych właśnie tutaj... takich muchopodobnych stworów, których strasznie nie lubię. Bo dla tych, którzy pamiętają złe doświadczenia na początku. Pleśń, tak. Musza pleśń. Jakże wspaniałe są to znajdźki. Czy pszczelnym miąższem, no lepsze niż musza pleśń, ale nadal nie idealne. Kółki krzepliwości jako twajne, odłamek szkła to jest totalny śmieć. Czyli to miejsce, inaczej mówiąc, nie oferuje niczego. Ale mogą się tego spodziewać w sumie. Chociaż, czy tak niczego? Może jednak coś będzie. Pytanie tylko gdzie... Co? Jak już? Dobra.
Kalani? No wow. 42 tysiące duszów. No to już jest nie najgorszy wynik. Zniszczony run. Okej. Okay. Czy on się próbował na mnie rzucić, ale nie trafił? Tak. Tak totalnie nie trafił? No chyba. I okej. Okay. Mamy tam jakąś drabinę i tutaj coś na kształt źródła wody. Ale niestety nic z tym nie możemy zrobić, więc zostawmy to. Idźmy drabiną. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. A też osobiście mam teorię, że może prowadzić za tamtego gościa, z którym się męczyłem. Bo gdzieś w jego otoczenia. Dobra. Udało się. I tak, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Nadal jestem trochę rozdarty między tym, który styl walki ostatecznie przybrać. Jak widzicie, walczę z tej damą, głównie dlatego, że po prostu stwierdzam to, co jest oczywiste, jest bardziej ulepszona, więc aż żal tego nie używać. Poza tym lepiej bije. Nie, żeby sztuka suchego liścia biła źle, ale na razie ona lepiej bije. Chociaż możliwe, że niedługo to zmienimy, bo tak myślałem, żeby po prostu pociągnąć trochę dalej wątek podstawowej gry. Nawet nie po to, żeby coś tam więcej zrobić. Łukem szóstka, to jest cenne. Co bardziej z prostego powodu, że chcę zdobyć już dostęp do wszystkich kamieni. Bo tak naprawdę chyba nas chyba dwa, może max trzy bossy dzielą od dostępu do wszystkich kamieni. No może to być rozsądne, żeby to zrobić. Jeśli macie jakieś opinie na ten temat, to dajcie znać w komentarzu, z chęcią posłucham, co wy o tym myślicie. A teraz umrę sobie. Tak, oczywiście, umrę sobie. Najlepsza rzecz. Oczywiście, tak. Dobra, nie jestem może bezpośrednio przy moich runach, ale, to jest ważne, ale, stwierdziłem, że wznowię to już tutaj, bo no, na tą styrtę się jeszcze nie wspinaliśmy, a zastanawiam się, czy da się tutaj wspiąć jakoś. Bo widziałem tam jakąś znajdźkę. I odpowiedź brzmi nie. Z tej perspektywy, z tego miejsca, na styrtę wyjść się nie da. Więc zatem idziemy, muszę szybko szarżować i nawet nie będę już robił cięcia, bo po co. Najpościej we świecie się skupię teraz na tym, co jest istotne, czyli na ucieczce. Z tego miejsca, zanim te wszystkie muchy mnie zeżrą. I idziemy po prostu zająć się najważniejszą, istotną rzeczą, czyli no, exploringiem dalszym. I nałożę krwawy płomień, bo wydaje mi się, że ogień jest tutaj naprawdę skuteczniejszy niż te błyskawice? Chociaż niekoniecznie. I straciłem 50 tysięcy, brawo ja, yippie. Lama ze mnie, lama totalna. Ale hej, przynajmniej teraz nie mam już czego stracić. Okej, okay. Jestem już prawie na miejscu. Oczywiście już musiałem dać się złapać, bo jakby inaczej. I dobra, nie przejmujmy się niczym, po prostu ubijmy muchę i zajmijmy się tym, co mamy, czyli pójściem dalej. Bo jednak, no, wypadałoby jak najwięcej zobaczyć w tym epizodzie. A nie tylko ginąć. Tak. Nie ten czar. Chociaż pledstab, który może go wyrzuci. I pledstab. Dobrze. Okej. Okay. Pokonany. Szkoda, że ostatnio tak dobrze nie poszło. Ale hej. Nawet jeśli nie poszło, to przynajmniej jest chwilowy spokój z innymi rzeczami. Udało się tutaj przyjść, stracić wszystkie runy, lipi. Ale dobra, naprawdę nie przejmujmy się tym tutaj i skupmy się na ważniejszej rzeczy, którą jest... No... walka, zwiedzanie. I może odnalezienie jakichś fajnych znajdźków, bo... jak na ten moment, to w sumie... w tej lokacji było coś fajnego dla mnie.
specyficznie może nie. Chociaż też nie pamiętam dokładnie, co tutaj znajdowałem, a co gdzie indziej. Tylko takie jeszcze jedna rzecz na szybko, którą sobie przypomniałem dosłownie w tym momencie. Nie sprawdziliśmy kościanego łuku. Dziwny krótki łuk ze słabej kości służy do przywoływania duchów, a powstał dzięki prawdy sztuce uroków. Unikalna umiejętność animozyjny strzał. Nasząc strzały mieściwymi duchami, zanim wystrzelisz salwę. Naszącone strzały ścigają wrogów przez... Okej, o... Okej, czyli to jest... W sensie, nie powiem na pewno, ale brzmi jak łuk, który ma namierzane strzały? Tak mi się wydaje. Dobra. No to teraz wyeliminujmy jak największą ilość tych tutaj. Ten jest jakiś mocniejszy, więc... A, to był ten. Nawet nie zauważyłem, że tutaj taki był. Albo inaczej. Nie zauważyłem, to źle powiedziane. Już zapomniałem, że tutaj on był. A, nawet dwóch tutaj takich było, okej. Okay. I pledstaw? Tak, udało się pledstaw. Super. O, teraz dopiero zauważam, że on na niskim życiu jest wzmacniany jakoś. Aha! I wszyscy ci tutaj zebrani nie byli zwykłymi tymi takimi chłopami, to byli ci czarodzieje. Okej. Okay. Pewnie będą też kolejne popioły tego całego czcigodnego ducha. Mhm. Tam trochę nie popioły, ale no wiadomo o co chodzi. Więc szczególiki, tak jak nazwa, to nie są istotne. Ważne, że wiadomo o co chodzi tym razem. Co my mamy tutaj? O! O! A to ciekawe. Słuchaj, to jest to miejsce, które tam wcześniej widzieliśmy z pająkami. Przy okazji ponury kamień jedynka. Najwspanialsza nagroda, jaką mogą dostać po prostu. Ej, czasami nie rozumiem tych nagród. Naprawdę mogliby tu wstawić cokolwiek, chociaż minimalnie mocniejszego. O nie, jeszcze ciebie mi tu brakowało, no przecież... Musicie wstawić tutaj naprawdę wszystkich wrogów, których nie lubię. Jak zareagujesz w ogóle na to? Okej, 431. Nie najgorzej. Udało mi się przewrócić go, dobra! Dobra, póki jest przewrócony szybko. Ajajaj, strasznie ich nie lubię. Chociaż tam mówię chyba teraz o większości przeciwników. Tak czy inaczej się udało, więc nie ma co narzekać. Możemy iść dalej przed się. Cokolwiek to jest. Ale tak, czemuś. I proszę, kolejne miejsce łaski. Cek. A, właśnie mogłem coś tutaj zrobić, tylko powiem jedną rzecz. Nie podoba mi się to, że tutaj widzę znaka. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Co tak otwarcie to mówię. Okej, tu nic nie ma. Co to za znak? Reja. Cóż... A... Nah. Nie potrzebuję pomocy. Chociaż... Trochę się obawiam, co mnie tu czeka. Nie będę ukrywał. O! Scenka! Okej, mamy scenkę. Oh, wewa.
Cokolwiek to jest, wygląda to dosyć monstrualnie. U, oczka się temu świecą. Boska bestia to niszczący lew, okej. Okej. Moje ataki widzę, że na nim wrażenia nie robią. Nawet nie widzę, co on robi, bo byłem przy ścianie za bardzo. I zginąłem, bo nie zdążyłem nabić się z butelki. Więc nawet nie wiem, jak do końca to działa. Ale ładna bestyjka. I tak, byłem tylko 300 coś, więc... No najlepiej pieruny się tutaj nie sprawdziły. Spróbujmy więc... No, jakby to powiedzieć, starego znajomego krwawego płomienia. On jeszcze mnie chyba nie zawiódł za bardzo, ani razu. Tak. Tutaj moje marne duszyczki. I okej. Okay. Nie podoba mi się to. Jeszcze mniej? Proszę mnie bardzo. Co tu mam robić, że wszystkie moje ataki biją tak niewiele? Chociaż okej. Okay. Pasek ładnie to zabrało. Może jednak błyskawice były lepsze. No, ale numer nadal nie największy. Wygląda to, że natknęłem się na jakieś stworzenie, które jest... No, wyzwaniem. To jest oczywiste. Nawet nie będę patrzył na te moje resztki duszy. Ja chcę po prostu z tym wygrać. Czy to pluje popiołem wokół siebie? Czy co to robiło? W ogóle, tak jak teraz myślę, przypomina mi to trochę tradycję tego. Nie wiem, jak to się nazywa, więc nie powiem prawidłowo jej nazwy, ale tańca taki, tego takiego chińskiego. Właśnie, powiedzmy, tańczącego lwa, takiego ala. Tam wielu tancerzy właśnie się układa i razem tańczą. Czasami jest też wersja chyba ze smokiem czy coś. I powiem tak. Muszę podjąć inną strategię, ale my to wygramy. Ona nie jest najwytrzymalsza. Jestem w stanie na przemęczenie ją wziąć. Tylko tak, out. Out, niestety. Bo... Amulet arsenału? Proszę bardzo. Że co? Bez żartów. Bez żartów, że... Ja tam nie byłem? Ho. A to już jest dziwne. Tak czy inaczej. Chciałem zrobić sobie teraz zestaw bardziej taki pod wielką tarczę i tak dalej, ale widzę, że nie mam potrzebnego talizmana, więc szybko jedziemy i... O, proszę, jeszcze coś lejenia nie mam tutaj zrobionego. Wow, to jednak te straty do odrobienia były większe niż myślałem. Może wojakiem lejenia nie biłem? Może to mag go pokonał? Nie będę naprawdę teraz ci mówił, który to był, ale któryś wiem, że pokonał lejenia. Tak czy inaczej, teraz to nie ma znaczenia. Ale jestem w stanie przysiąc, że przy tym swoim byłem wojakiem. Nie wiem, w którym momencie, ale jestem pewien, że to wojak to był. Bo kojarzę męczenie się przy użyciu szponów. Krwawego ognia. Szpony i krwawy ogień to tylko wojak posiada. Magiem no nie było szans, żebym tego używał. Wiarę tam miałem zerową. Nie zmienia to faktu, że nadal
A, gdzieś tam byłem magiem, co byłoby dla mnie trochę dziwne i niezrozumiałe. Wydawało mi się, że w jakim ty... przychodziłem. Jak ja to uwielbiam, kiedy mównicy po prostu przychodzą mówić byle głupią pierdołę, które nawet niepotrzebnie mi mówią, bo tak. Szanując tyle, że jestem w trakcie nagrywek. No ale trudno. Na szczęście tym razem mogę się po prostu wyciszyć. Miejmy nadzieję, że mamy wystarczająco kluczy chochlika. Kamiennych mieczy. Na szczęście mamy, więc będę mógł tam pojechać. Nie ma przebacz, muszę po prostu zdobyć talizman arsenału Słojo. Daje dużo większe bonusy do udźwigu niż ten, który mam. A będę go potrzebował, bo planuję w niej dosłownie dużo większą zbroję, dużo masywniejszą tarczę, co w sumie oznacza dowolną tarczę, bo teraz nie mam żadnej. Ale no, wiecie o co chodzi. Muszę po prostu, nie ma, że nie. Muszę. Inaczej nic się nie uda. Z tym zrobić przy okazji, ja mam szóstek 3. Za mało. Zamiast zdobyć 6 szóstek, to będzie masakrycznie długo. Chyba naprawdę będziemy musieli następny epizod zrobić z poszukiwania tych, jak to się nazywa. A ten kierunek... Teoretycznie tak. Ale tylko teoretycznie. Nie, to nie ten. Tędy, tak, od razu lepiej. Chyba naprawdę będę musiał zrobić z poszukiwania tych... Chociaż nie, to jest jakiś... Nie, to na pewno nie, to jest niedźwiedź. No ale tych jakby... magnetycznych robaków, jak ja je mogę nazywać, nie kojarzę na trasie do Słoja. Kojarzę... golemów... strzelców, a nie te... te tutaj takie... dziadostwa. Okej, dobra, są golemy strzelcy. Tylko mają jakieś... inny strzał niż kojarzyłem. Dobra, tak się inaczej, brawo, koń. Muszę teraz tylko zrobić najważniejszą rzecz, czyli... no, pozbyć się ich, bo niestety, jeśli się ich nie pozbędziemy, to będą przeszkadzać podczas pojedynku. A, przypominam, że tutaj jest to bardzo istotny pojedynek, bo będę musiał trzech jakby NPC-ów pokonać na raz, przeżyć trzy inwazje, jak zwał tak zwał, i dopiero jak to zrobię, to dostaniemy nagrodę od Słoja. W sumie nie pamiętam, czy ostatecznie coś nam udało. Tarcza kolczastej palisady. Czemu nie kojarzę tej tarczy? Weźmy proszę wytłumaczyć, czemu ja nie kojarzę w ogóle tej tarczy. Nie kojarzę, żebym ją miała, nic z tego typu, więc... dobrze, mogło jej tutaj w ogóle nie być wcześniej. Ale patrzę, ma jakieś ochraniacze na nogi. Nie kojarzę tego. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim. Tak dam radę, bo to jest... co będzie tylko Kelid. Bardzo prosta lokacja. W porównaniu z tym, z czym się teraz tam borykamy. Nie oznacza to, że prosić będą ci przeciwnicy przy Słoju. Co nie. Jeśli trafi się znowu jeden z tych, co tam ostatnio był, to ja stracę po prostu... stracę cierpliwość do tego wszystkiego i zakończę odcinek na niczym. Po prostu w następnym... nie wiem, co będę robił. Może posłucham swojej własnej sugestii i pójdę dosłownie na... zdobywanie kamieni, a może nie posłucham, będę się męczył z czymś innym. A może następnym odcinkiem będzie mag? Nie mam pojęcia. Bo teraz tylko miejmy nadzieję, że te znaki będą przyjazne dla nas. Rozmawiaj. Słój, który nic nie mówi. Tak, trzy znaki. Teraz uwaga, środkowe. Nie.
Tutaj... Nie! Tutaj... No nie... Czyli jednak, nie będę miał taryfy ulgowej. No dobra, jak nie ma, to nie ma. Oczywiście jestem teraz dużo potężniejszy niż byłem wtedy. Co tym idzie? No bo może będzie lepiej, a może nie. Dobra. Dobra. Nadal muszę być ostrożny, bo widzę, że nadal biłem sporo. To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że mam lepsze, jakby, odporności. Ale nie zmienia to faktu, że tak. Chyba tutaj pierwszą walkę wygramy. Świetnie. Teraz pytanie, który był ten najgorszy? Wiem, że tutaj ten chyba ten. Tak. Ten środkowy bardzo dużo paruje ataków. Ale poza tym nie robi jakichś szczególnych problemów, jeśli się nie mylę. A to ten był tym takim nieprzyjemnym, wrednym magiem. Tak. Widzę Estok, więc już wiem, że to on. Teraz tylko pytanie, czy mam... Nie, nie mam żadnego talizmana, jak ja jestem głupi. A gdzie to jest? Tutaj. Tutaj mam kozobyka, oczywiście, że kozobyk. I dobra. No i będziesz zgon. Mówię wam, widzicie? Ej, masakra. Masakra. Ale przez to, że nie mam pojęcia, czemu... Coś tak dzieje, czemu nim tak biją tutaj. Nie wiem, może oni są skalowani do mojego poziomu zawsze, żeby zawsze było takie samo wyzwanie. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Tak czy inaczej... No, przegrałem. A co za tym idzie... Zgodnie z tym, co mówiłem, raczej zakończę epizoda. I cóż, następnym pomyślimy, co będzie, a ja... Może nie by to nie będzie w porządku, ale spróbuję już poza nagraniem pozbyć się tych trzech dziadów, bo... No, delikatnie mówiąc, nie chciałbym marnować czasu antenowego na nich. A jednocześnie jestem świadomy, że no ten... Po prostu tutaj jest man wielkiego słoja, czy jak się to nazywa, no... To będzie nam potrzebne, czy tego chcemy, czy nie. Więc tak, no... To by było na tyle, no i trzymajcie się, hej hej, czy coś.